had time, we'd be perfect together. But you had me. I stało się. Dzień, ostateczny dzień lania betonu. Na szczęście pogoda nam dopisała. Wczoraj jeszcze tutaj byliśmy, to szefowa wam nagrała w przebitkach, robiliśmy supy, ale akurat była taka pogoda, że co chwilę lało, przestawało, więc trzeba było się sprężyć, żeby te supy powstały. Tak więc teraz chodźcie, słów kilka o supach. Podczas realizacji nie mogliście po ich posłuchać, tak jak mówiliśmy. Nie było już materiału na supy z desek, tak więc żeśmy wyszalowali to z płyty OSB, płyta OSB 22, no bo jest chociaż gruba, tak? No i akurat jeden dzień tylko czekało, tak więc nawet jakby miało padać, to nie zdąży napuchnąć na tyle, żeby miało się coś z tym zadziać. Słuchajcie, supy są poskręcane takimi czarnymi wkrętami, 4,5 cm, ale wiedzcie, że takie coś wam betonu nie utrzyma. Wiedzcie, że beton w słupie na samym dole już ma takie ciśnienie, kurde, napierania tego całego ciężaru na spód, że takie wkręciki, największe ciśnienie zdołem, że takie wkręciki po prostu rozepchnie. Dlatego my co zrobiliśmy? Mamy kontrłaty z naszych ław fundamentowych i one są pozakręcane na przemian. Jedne są kręcone tutaj do czoła, drugie trzymają tą deskę, żeby nie wypchło i niżej jest na odwrót, czyli to są tak zwane drewniane ściski. Oprócz tego dodatkowo mamy szpilki, raz tak, tak więc sowicie tego jest pozakręcane zarówno w jednym i w drugim. Zobaczcie, że zagęszczenie tych ścisków drewnianych największe jest na dole, no bo tam jest jakby największe parcie, no i górą już jest trochę lżej, aczkolwiek też jest to poskręcane, żeby nic się z tym nie zadziało. I supy są zablokowane, czyli złapany jest sobie pion w tą stronę, zobaczcie, są skręcone dodatkowo do budynku, żeby też właśnie nam się nie ruszyły. I jesteśmy gotowi na zalewanie. Zbrojenie dokręcone do góry. No i co? Trzymać tylko kciuki, żeby nic się z tym nie zadziało, aczkolwiek nie jestem pewien, czy nasza pompa sięgnie nam tutaj tych słupów, bo pamiętam, że jak żeśmy zalewali stopy, to ona już miała tam ciężko, więc w najgorszym wypadku powiemy, żeby wylał tutaj gdzieś i będziemy to wiaderkiem sobie wrzucać, ale jeśli się uda, no to będziemy je lali bezpośrednio i wiedzcie, że nie powinno z tym się nic zadziać. Od razu dookoła domu, jak i w środku zabezpieczyliśmy sobie wszystko piachem, tak żeby po prostu ten beton, choć i tak on zostanie w dzisiejszym dniu posprzątany, nie chcemy, żeby po prostu tutaj przysechł i zniszczył nam styropian albo zniszczył papę w środku, tak więc zostało to wysypane piaskiem, ale też pamiętajcie, żeby tego piasku nie przesadzać z ilością, bo potem musicie to wszystko wygarnąć, tak więc nie dwie taczki, a na przykład dwa wiadra, tak żeby po prostu zapruszyć, a on i tak się nie przyklei. Agregat stoi, buława w pogotowiu, odpalone, wszystko działa, zaraz jeszcze tylko damy przedłużacz. Nasze rusztowania obwodowe też stoją, jedynie w miejscu, gdzie mamy warszawkę, tam trzeba będzie się dogadać z operatorem, żeby po prostu zwolnił, żeby dał nam czas na przeskoczenie z jednego rusztowania na drugie i nie powinno być z tym problemów. Ja jeszcze pójdę po urządzenia do ściągania betonu i w zasadzie powoli będziemy mogli się przygotowywać. Jeszcze wam pokażę, czym ściągniemy. Beton będziemy ściągać najprawdopodobniej kawałkiem jakiejś deski, bo to tam nie jest istotne za bardzo, ale później trzeba go będzie wygładzić, więc do wygładzania będziemy używać oto takich sobie pacuszek. Ta ma ze 30-40 cm, no ta ma 60, trochę jest większa, ale to będziemy ją gładzić w ten sposób. Paca styropianowa i tu majster ma jeszcze jakąś taką pacę, nie wiem co to jest, wenecka czy posadzkarska ze stali nierdzewnej, nie? Tak więc takie urządzenia posłużą. Tutaj będą wiązary, tak więc tutaj już nie będzie wkładanych prętów 16, co tam powiedzmy metry czy ileś powiedzmy, bo wiązary będą kotwione za pomocą specjalnych systemowych kątowników, tak więc wieniec zostanie zatarty na gładko i tyle. I tak samo chyba z wieńcem będzie, nie? Tak więc nic takiego nie było. Informację dostaliśmy, że żadnych prętów ma nie być wpuszczonych. No to jest, wiecie, trochę mniej roboty dla nas, aczkolwiek w beton później to wsadzić, wypionować, no to chwila roboty. Tak więc zobaczcie, majster już czeka, a my czekamy razem z nim na beton i się odzywamy, jak już grucha zajedzie na swoje miejsce.
Okej, moi drodzy, beton przyjechał, kierowca zaraz będzie wjeżdżał tutaj z boczku, tak więc trzymajcie kciuki o to, żeby się nam udało, żeby betonu stykło i żeby żaden słup nie puścił. Poszło śpiewająco, jak widzicie mamy już wszystko zalane, słupy nawet nie pisnęły, a lałem bezpośrednio i się nie przejmowałem, że coś tam strzeli. Więc potem jeszcze ten drugi majster wszedł na drabinę, solidnie to zawibrował, ładnie sobie to usiadło. Tam zostało tylko trochę betonu tego, co było w tym żurawiu, w tym wysięgniku, no i z kosza oczywiście, więc betonu mieliśmy ideolo. Teraz pozostaje chwileczkę poczekać, aż ten betonik nam sobie tutaj ładnie siądzie, woda odpłynie. Potem weźmiemy sobie deseczkę, zaczniemy ściągać i wygładzimy to na gładko naszymi pacuszkami. Co mogę jeszcze powiedzieć? Buława na agregacie dała radę, choć widziałem w necie, że DeWalt ma buławy akumulatorowe, ale gdyby nie kosztowała 1800 papierów, to na pewno bym sobie ją zakupił. Makita też ma. Chcesz coś powiedzieć? Ja? Nie, jestem dumny z tego, że nic nie pierdzielnęło, nie? I że wiecie... Że betonu starczyło. Betonu starczyło, to jest raz, nic nie walnęło, to jest dwa, choć popatrzcie, widzicie, jak przez deski
Tutaj wypływa beton, ale słuchajcie, to jest nic, naprawdę tak, więc naprawdę dla wszystkich tych, którzy będziecie kiedyś właśnie szalować sobie wieńce, pierwszy raz zwłaszcza, i będziecie się przejmować, że macie jakieś szparki między waszymi deskami, naprawdę nie przejmujcie się tym, bo beton to nie jest woda, to jest gęste. To wiecie, to ma wypłynąć, to sobie wypłynie, później się zamuli się tym grubszym i tyle. Pamiętajcie, żeby zawsze sobie wziąć z górką, żeby później nie latać, zwłaszcza jak robicie sobie wieniec, bo naprawdę nic fajnego jest na szybko urabiać w betoniarce, a później jeszcze na 3 metry to wrzucać do góry. Tak więc... I przyłóżcie się do słupów. I przyłóżcie się do słupów i w ogóle przyłóżcie się wszędzie tam, gdzie pracujecie, nie? I pamiętajcie, chytry traci 2 razy. Idziemy ściągać. Wyszło słońce, moi drodzy. Wieniec sobie podsycha, majster go już zaczął tam zacierać. My w międzyczasie jeszcze przed tym, jak czekaliśmy na beton, no bo oczywiście beton się spóźnił, no ale to wiadomo, zaczęliśmy wycinać sobie otwory na gotowo i drzwi wejściowe udało nam się wyciąć i wycięliśmy sobie jeszcze jedną stronę okna z pokoiku i to tak mniej więcej wygląda, dlatego też od razu wszyscy ci, którzy myśleli, że takie kulfony zostają, no to nie zostają. Tak to wygląda i staraliśmy się nawet, wiecie, jak są zamki, to jak najmniej tych zamków, żeby było, bo nie wiadomo, czy będzie tu ciepły montaż, a jak ciepły montaż, to wiecie, że każde takie otwory trzeba obrobić, więc lepiej, żeby one były zrobione od noża. I teraz dużo ludzi w komentarzach pytało się, czym docinać te bloczki, jaki brzeszczot polecamy, a tych brzeszczotów, wierzcie mi, że już żeśmy kilka stestowali, począwszy od roboty u Krzycha z tamtym roku. Tam mieliśmy brzeszczot Boscha, bardzo fajny, dobrze się cięło. Po takie mniej fajne brzeszczoty, które na przykład mamy tutaj. To jest brzeszczot za 50 zł z Allegro, nie? Generalnie bardzo dużo aukcji tego brzeszczotu, cena kusząca, wygląda nawet w porządku. I mamy też drugi brzeszczot, który pomijając kolor, wygląda praktycznie identycznie, natomiast jedno, co się między nimi różni, to ich sztywność. Generalnie ten brzeszczot podczas cięcia automatycznie się ukosuje, czyli tu trzymacie po tej stronie bloczka lico, a po drugiej ta końcówka jest na tyle miękka, że po prostu zaczyna Wam skręcać. I mimo tego, że brzeszczot wygląda identycznie, no niestety identycznie już nie tnie, dlatego też, aha, i od razu powiem, że docinamy to lisicą elektryczną, choć powiem Wam, że ten Chińczyk coś zaczął powoli dymić i ewentualnie zobaczymy, czy tą budowę przetrwa, ale szkoda po prostu męczyć akumulatorówki, nie? Szkoda tej akumulatorówki na te 600, zresztą dużo baterii by poszło, więc docinamy sobie to wszystko na prądzie. I teraz moja rekomendacja brzeszczotów, od razu też reklama dla Krzysia z Remont For You, bo wiecie, że Krzysiu też takimi brzeszczotami handluje, ale to nie dlatego, żeby wejść mu w dupkę, tylko po prostu te brzeszczoty są naprawdę dobre, nie są tam strasznie drogie, natomiast taka firma, Vertec, tak więc brzeszczot, powiem Wam szczerze, że jest, tutaj możesz zrobić zbliżenie takich parametrów, i
powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się nim wycina. Prawie tak jak tym Boschem, nie? W sumie to nie nawet prawie, tylko tak samo jak tym Boschem, czyli on brzeszczot ładnie nam po deskach idzie równo, nie ucieka ta końcówka, wiecie, i generalnie robota z tym idzie. Wcześniejszy brzeszczot, który mieliśmy, trochę cieliśmy sobie tutaj na budowie nim, to już był tak zużyty, a mimo tego jeszcze ciął, że w pewnym momencie po prostu ta końcówka, która była, się od niego wyłamała, nie? On już był taki tępy i te ząbki, które były mu po prostu już się tak ściochrały, że już ciął, ale ciężko. On także chyba nawet niektórych zębów już nie miał. No może tak było. Tak więc teraz mamy od Krzycha taką pomarańczową dzidę i powiem wam szczerze, że naprawdę fajnie idzie. Tak więc słuchajcie, jak będziecie kupować brzeszczoty, no to też uważajcie, bo tutaj daliśmy się skusić na tani brzeszczot, ale pamiętajcie, że biednych ludzi nie stać na tanie rzeczy, bo to właśnie tak wychodzi. Kupisz tanią rzecz, która ukaże się gównem i teraz trzeba wydać pieniądze na tanie, a później iść do sklepu i kupić w końcu drugi raz coś droższego. Tak więc czytajcie opinie o urządzeniach i czy tam o jakimś sprzęcie i nie sugerujcie się tylko ceną, nie popełniajcie naszych błędów, a jak ktoś będzie chciał kupić taki brzeszczot do Krzycha, no to jak najbardziej można go wesprzeć. Polska firma, znaczy się Krzychu, nie? A Wertek nie wiem, czy Polska, chyba też Polska, tak więc no, polecam, nie? A my zaraz wchodzimy na górę, zobaczymy jak tam narzejniec będzie wyglądał po zatarciu. Be perfect together, but you hurt me so much that I had to leave you. Girl, I thought that you and I would be perfect together, but you. Moi drodzy, wieniec zalany, robota skończona, ale to nie oznacza, że my mamy fajrant. Zobaczcie, nasze złoto czarne musimy teraz sobie schować w naszym... Odejdź, misiu. Odejdź, Teodor. W naszym nowym garażu. Natomiast ręcznie to przenosić, to by było trochę cieno. Jakaś długa paleta. Na szczęście majster był kiedyś magazynierem i wózkami paletowymi, jak i wózkami widłowymi, to ja umiem jeździć. Tak więc załatwiliśmy sobie wózek, mieliśmy z wypożyczalni wynająć, ale o zgrozo, na ten tydzień wypożyczalni są już wynajęte. Ona chyba jest za długa ta paleta jest. To tam musisz asekurować. Tak więc zobaczcie, jak wygląda w domu magazynowanie węgla i tutaj chodniczek właśnie specjalnie został zrobiony, żeby taki paleciak z taką toną przejechał. No jak widzicie, wszystko idzie teraz elegancko. Najgorsze. Przejechało. I wjeżdżamy. A zmieścisz się wjeżdżamy, tam? Wjeżdżamy. A jak wyjedziesz? Co? A jak wyjedziesz? Wyjadę. Przepraszam. Teddy. Teodor, odejdź. Tak więc pozdrawiam wszystkich magazynierów, chłopaki, czy to dziewczyny. Ja akurat z dziewczynami też pracowałem. Odejdź, Teddy. O dziwo, dziewczyny w Holandii lepiej na wózkach widłowych jeździły niż nie jeden facet. A tam przerób był ogromny. A paleciaki jak mieliśmy, to były elektryczne, jeżdżące z platformami. Tak więc takie paleciaki to służyły tylko dla kierowców, żeby palety mogli sobie z towarem ładować na samochody. Tylko że my akurat mieliśmy takie duże paleciaki. One były gdzieś na około 2 metrów szerokie, długie, gdzie się brało na przestrzał dwie palety. Dobra, a więc dajcie mi chwilkę, ja sobie to skłożę i zobaczycie jak wygląda obraz bogactwa.
No pokaż królu ekogroszku, co ty tam żeś zrobił. A no król ekogroszku już po robocie. Co prawda paleciak był dosyć krótki i te palety się gibały, ale wszystkie są wstawione. Tą już nie wstawiałem, nie układałem, bo chcę je sobie trochę spiętrować, żeby tu po prostu było trochę miejsca, żeby gdzieś rower wstawić, jakąś taczkę i tak dalej. Tak więc tutaj są 2, 4, 5 palet, a tą i tą, co mamy tutaj przed tym, sobie spiętruję na górę. Mam mniej więcej to poukładane tak, że tu jest 29 kJ, tu mamy 24, tak więc to będziemy palić na jesień. Tu mamy 26 i chyba pod spodem będzie 29, tak więc w miarę to jest jakoś zrobione. I tą jeszcze jedną 24 sobie skipuję tam w koniec. Spiętruję sobie tak do góry, nie? I wiecie, jestem zadokowany na najbliższe lata. No i co? Tak to wygląda. Widzicie, trochę słaby procent tego betonu, kurde, bo paleciak aż normalnie zaczął, kurde, dziury wyrywać. A no, tak majstry robiły, wiecie, tak więc jeśli chcecie robić to wylewkę bez wody, to wiecie już, że... No, że się nie opłaca. Że się nie opłaca, lepiej to zrobić tradycyjnie z wodą, żeby to po prostu... złapało. No i tyle. Zobaczcie, jaka ładna pogoda się zrobiła. Trawkę sobie wczoraj skosiliśmy. Mamy te takie dziury po Teodora sikach, nie? Ale już tam z szefową żeśmy zrobili dosiewkę. Zresztą tam wam nagrywam wam film taki o tym. I zobaczcie, jak się powoli zarasta. Tak więc powoli te dziury wszystkie znikają. Szefowej czosnki ozdobne powoli się otwierają. Zobaczcie, jakie kule. To są, co to jest za czosnek? Globmaster. Kurde, nie mostrzy mi. Poczekajcie. Tu muszę wcisnąć coś. Tu. O, no. O, teraz jest pięknie. Dopiero się otwiera, nie? Tak, także on będzie jeszcze ładny. Miskanty powoli ruszają. Zobaczcie, te platany też powoli już liście puszczają. W ogóle te drzewa, które mamy, to strasznie późno te liście puszczają. A i chyba jedna nam katalpa zdechła. W ogóle ta, która... najbardziej w sumie w zeszłym roku liści puściła, to w tym roku chyba zdechła, bo ta środkowa, która też tak słabo, ale... Tam pod którą Teodor stoi. O, i sika, nie? Kolejne te robi. Wszystkie ruszyły, ta jedna nie ruszyła, więc trzeba będzie pewnie ją wymienić na nowo. I w ogóle mamy w planie zrobić jeszcze trochę tutaj roślinek, ale no nie ma czasu, bo mamy jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, ale się w końcu zabierzemy. Tak więc, moi drodzy, no tak to wygląda. Tak więc ja sobie jeszcze teraz zakasam rękawy i tą jedną tonę dla kurażu sobie wrzucę tam na górę. A was serdecznie zapraszam do oglądania następnych fascynujących filmów, w których na pewno będzie się działo. Cześć!